Zacznijmy psalmem 91. Posłuchajmy Słowa Bożego. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sideł ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziecie schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Bracia i siostry, piękny opis takiego mesjańskiego psalmu, ale ten psalm ma zastosowanie nie tylko do Chrystusa. Odnajdujemy tutaj wydarzenia z życia Pana Jezusa w tym psalmie, ale ten psalm ma też zastosowanie znacznie szersze. Pierwszy wiersz mówi: kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja. Pan obiecuje nam swoją obecność, obiecuje nam swoje prowadzenie w Duchu Świętym. Prowadzenie Boże to nie znaczy brak problemów, to nie znaczy brak zagrożenia życia. Czytaliśmy tutaj w tym psalmie, ale to oznacza, że Bóg będzie Cię prowadził. To oznacza, że Bóg wyrwie Cię z tych sytuacji, w jakich jesteś. Ale kluczem jest wiersz pierwszy. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego. Mieszkać u kogoś, to znaczy być z Nim stale. Nie znaczy, nie chodzi tutaj o ludzi, którzy wpadają do Pana Boga, tak? Na kurtuazyjną wizytę raz w roku, czy raz na 3 miesiące. Nie chodzi o ludzi, którzy bywają przy Chrystusie, kiedy akurat mają czas, tak? Ale chodzi o ludzi, którzy mieszkają w cieniu Wszechmogącego. Chodzi o to, żeby zamieszkać przy Bogu, żeby zamieszkać przy Panu, żeby przebywać razem z Nim, żeby nasza, wiecie, jak się z kimś mieszka, to się kogoś bardzo dobrze zna, tak? Jak się z kimś mieszka, to się stanowi pewną wspólnotę ducha. I ja nie mam na myśli tutaj tylko małżeńskich relacji, ale pamiętam, że mieszkałem z moimi kolegami na studiach w akademiku 3 lata w jednym pokoju, wielkości, nie wiem ile tam było, ale z 7 czy 10 metrów. Śmialiśmy się, że w więzieniu mają większy metraż niż my w akademiku. Było nas 4. Wiecie, jak się z kimś przebywa przez 3 lata, to się kogoś bardzo zna. To się zna czyjeś zwyczaje, to się zna czyjeś przyzwyczajenia, to się zna czyjeś zachowania, to się wie, jak człowiek reaguje na pewne rzeczy. Po prostu się wie, bo dlatego, że przebywamy non-stop z sobą, tak? O tym tutaj mowa w psalmie, w psalmie 91. Chodzi o to, żeby mieszkać przy Bogu. Nie żeby bywać w Kościele, ale żeby mieszkać przy Chrystusie. Nie chodzi o to, żeby bywać na nabożeństwie, w Kościele, ale chodzi o to, żeby zamieszkać w cieniu Wszechmogącego, żeby stale być przed Panem, żeby moje życie było życiem przed Panem. Jesteśmy dzisiaj tutaj, na tym miejscu, ponieważ wierzę gorąco, że takie pragnienia są w naszych sercach, jest w naszym sercu. A jeśli nie ma takiego pragnienia dzisiaj w Twoim sercu, to będziemy się modlić, prosić Boga, żeby Bóg swoją chwałą poruszył Ciebie, abyś mógł zamieszkać w cieniu Wszechmogącego. Uwielbijmy Pana, oddajmy Mu chwałę i cześć. Powstańmy, bracia i siostry. Alleluja. Panie, do Ciebie przychodzimy dzisiaj, Ciebie wywyższamy, Tobie chwałę i cześć oddajemy. Ty jesteś Królem.
Ty jesteś Panem, Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty jesteś Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Tobie należy się wszelka chwała, Tobie należy się wszelka cześć. Halleluja. Śpiewamy Ci, Panie, na chwałę w zgromadzeniu wiernych. Halleluja. Oczy moje wznoszę wzwyż, skąd nadejdzie pomoc mi? Pomoc moją sam Pan co dzień z nieba syła mi. Pan Cię będzie strzec od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego odtąd aż i na wieki. Pan jest stróżem Twym. Oczy moje wznoszę wzwyż, skąd nadejdzie pomoc mi? Pomoc moją sam Pan co dzień z nieba syła mi. Pan Cię będzie strzec od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego odtąd aż i na wieki. Pan jest stróżem Twym. Wywyższamy Ciebie, Panie, uwielbiamy Ciebie, Ty, który chronisz nasze życie, Ty, który troszczysz się o nasze życie, przyjmijcie jej chwałę i cześć. Ty, który zatroszczyłeś się o nasze wieczne zbawienie, Ty, który błogosławisz nas także w tym życiu doczesnym, przyjmij chwałę i cześć, przyjmij dziękczynienie. Halleluja, halleluja, chwała Tobie, Królu, Królu, wywyższamy Ciebie, Tobie chwałę i cześć oddajemy. Halleluja. Jak jest cudowny Ojca dom. Dzisiaj jeszcze tego nie wiem, ale w słowa Jego wierzę. Chcę kiedy z Tobą mieszkać tam i oglądać nowe niebo, nową ziemię, wszystko nowe. Na ziemi robić mam. Będę modlił się do Ciebie, będę myślał wciąż o Tobie, Jezu. Chcę tak jak drzewo owoc dać, owoc miły Tobie, Panie, by uwielbić Twoje imię. Tak, tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać z Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Tak, tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać z Nim, z wiarą w końcu dni znaleźć.
zawiedziony. Jak jest cudowny Ojca dom. Dzisiaj jeszcze tego nie wiem, ale w słowa Jego wierzę. Chcę kiedyś z Tobą mieszkać tam i oglądać nowe niebo, nową ziemię, wszystko nowe. Na ziemi robić mam. Będę modlił się do Ciebie, będę myślał wciąż o Tobie, Jezu. Chcę tak jak drzewo owoc dać, owoc miły Tobie, Panie, by uwielbić Twoje imię. Tak, tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Tak, tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Dotrzeć tam, tylko wytrwać w nim, z wiarą w końcu dni znaleziony. Tak, tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w nim, z wiarą w końcu dni znaleziony. Aleluja, dzięki Ci Boże, że znalazłeś nas, Panie, kiedy żyliśmy jeszcze daleko od Ciebie, w naszych grzechach, że Ty wyciągnąłeś do nas dłoń, Panie, żeby Ty wyciągnąłeś do nas swoją prawicę, Panie, że odnalazłeś nasze życie, Panie, że dzisiaj możemy się cieszyć Tobą, cieszyć społecznością z Tobą, Panie, cieszyć się tym, że nasze grzechy są przebaczone, przybite do krzyża Golgoty, że mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie, że mamy świetlaną przyszłość, Panie, że niebo jest naszym domem. Dzięki Ci, Jezu Chryste, że to wszystko wywalczyłeś dla nas, obdarzyłeś tym swój Kościół, swój lud. Panie, dzięki Ci za tą nadzieję, Panie, za tą pewną nadzieję, Boże, przyszłości. Halleluja. Chwała i cześć. Tobie niech będzie. Chwała i uwielbienie. Niech będzie Ci na naszych ustach. Dziękczynienie, Panie, Tobie składamy. Hołd dzisiaj przed Twoim tronem. Halleluja. Godzien jesteś chwały, godzien jesteś czci. Panie, niech nasze serca dzisiaj rozradują się w Tobie. Niech nasze serca wypełni wdzięczność za to, co uczyniłeś dla nas, Panie, za to, co nam dałeś. Modlę się, Panie, o każde serce na tym miejscu, Boże. Niech będzie dla nas dzisiaj wdzięczność, Panie, dla Ciebie. Halleluja. Panie mój, ja dzięki Tobie znowu żyję, bo dałeś mi w Twoim duchu nowe tchnienie. W Tobie, Panie, moja słabość dziś potęgą jest, w Tobie, Panie, moja radość dziękczynieniem, bo dałeś mi w Twoim słowie pokrzepienie. Tak to Ty w swej boskości może sprawić każdy cud. Tak to Ty dajesz miłość i rozstawiasz w sercach lud. Tak to Ty swoją śmiercią odkupiłeś winy me. Tak to Ty drogą, prawdą, życiem i zbawieniem. Ja dziękuję, Panie mój, chcę Ci powiedzieć i nie w słowach, lecz mym życiem, Panie mój. Choć tak mało, za tak wiele, Panie, przyjęcie.
chciej. Moje życie, serce, duszę, Panie, weź. Choć tak mało, za tak wiele, Panie, przyjąć chciej. Moje życie, serce, duszę, Panie, weź. Moje życie, serce, duszę, Panie, weź. I cześć Tobie, Panie, wywyższamy Ciebie, halleluja, halleluja, chwała i cześć Tobie, nasz Wyższy Królu, Boże nasz jedyny, godzien jesteś chwały, godzien czci, Panie, chwalimy Ciebie, wysławiamy Twój majestat, godzien jesteś wszelkiej chwały, nasze serca w Tobie się radują, Ojcze. Halleluja, 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 śpiewajmy Panu na chwałę. Mnie. Na pewno to wiem, bo Jezus w swym słowie o tym mówi. Przychodzę więc dziś przed Twój święty tron i w gronie Twoich dzieci, Panie, śpiewam Ci. Chcę wielbić Cię z całej ludzkiej mej siły. Miłością moją uczcić Cię, bo tylko Ty jesteś Bogiem prawdziwym. Prawdziwym mówię, bo poznałem Cię. Chcę uwielbić Cię z całej ludzkiej mej siły. Pragnę miłością moją uczcić Cię, bo tylko Ty jesteś Bogiem prawdziwym. Prawdziwym mówię, bo poznałem Cię. Bóg kocha mnie, na pewno to wiem, bo Jezus w swym słowie o tym mówi. Tron i w gronie Twoich dzieci, Panie, śpiewam Ci. Chcę uwielbić Cię z całej ludzkiej mej siły. Pragnę miłością moją uczcić Cię, bo tylko Ty jesteś Bogiem prawdziwym. Prawdziwym bo poznałem Cię. Prawdziwym mówię, bo poznałem Cię. Prawdziwym mówię, bo poznałem Cię. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Módlmy się. Zachęcam, jeśli Duch Święty kogoś porusza, to zachęcam, wołajmy do Pana w krótkich modlitwach. Przynieśmy Bogu chwałę i dziękczynienie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś naszym przyjacielem, że zakładasz swój ogień w barowie, Panie Boże, ja dziękuję Ci za życie moje,
za życie mojej rodziny. Dziękuję, że Pani nam błogosławisz. Dziękuję za mamę. Dziękuję za Kasię, Pani. Też tak proszę Cię, Panie, o pokój w mojej rodzinie. Taką wolność, taki spokój, Panie, z powodu właśnie... Dziękuję Ci, Panie, za życie mojej babci, za to, co zrobiła dla nas, za to, jakim była człowiekiem, Panie. Panie, proszę właśnie o to, żeby cała reszta rodziny nie rozpaczała, żeby był właśnie taki pokój w tej rodzinie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że możemy przywitać w dobrym i wolnym kraju. Dziękuję Panie, że na co czytać, Panie, że jest Słowo Święte. Teraz, Panie, jak do tego serca odejmij naszych braci, naszych siostry, którzy są w obozach, którzy są w więzieniach, Panie. Ja na nasz kraj, Panie, wskazany na to kraj śmierci, nie chcę tego cofnąć, Panie. Bóg jest godzien chwały. Halleluja.
wyśpiewajmy tę chwałę naszemu Panu. Godzien chwały. Za wszystkie dzieła, Panie, które czynisz pośród nas, w naszym życiu. Godzien czci. Uwielbiam, Panie, Cię, szepcząc miłości pieśń. Me serce śpiewać chcę, Tyś Ojcem, Królem jest. Rozraduj, Panie, się dźwiękiem muzyki mej, a gdy spotkamy się, na wieki będę wielbić Cię, a Ty rozkładasz swe ramiona, gdy nie potrzebuję Cię. Ty chcesz przy mnie być, gdybym zagubił się, to Ty wylewasz miłość swą, ja pragnę w niej być. Bo krzyż potwierdził ją. Uwielbiam, Boże, Cię, uwielbiam, Boże, Cię. Zraduj, Panie, się dźwiękiem muzyki mej, a gdy spotkamy się, na wieki będę wielbić Cię, a Ty rozkładasz swe ramiona, gdy nie potrzebuję Cię. Ty chcesz przy mnie być, gdybym zagubił się, to Ty wylewasz miłość swą, ja pragnę w niej być, bo krzyż potwierdził ją. Uwielbiam, Boże, Cię, uwielbiam, Boże, Cię. Z Tobą pragnę być, z Tobą być. Uwielbiam, Boże, Cię, uwielbiam, Boże, Cię. Ja kocham, ja pragnę śpiewać Ci na zawsze z Tobą. Ciebie, Panie. Halleluja. Amen. Amen. Usiądźmy, siostry, bracia. Poprosimy dzieci, żeby nam służyły także zbieranie kolekty. Pomodlimy się krótko wcześniej, dobrze? Panie, ja Tobie dziękuję za to, że mogliśmy śpiewać Tobie pieśni chwał, że mogliśmy Ci dziękować, Panie, naszymi modlitwami, ale chcemy także poprzez te dobra tego świata, Panie, poprzez to, co mamy, Boże, także wyrazić Tobie wdzięczność, Panie. Ta kolekta, ta ofiara, Panie, jest także uwielbieniem, które to do Ciebie przynosimy. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który troszczysz się także o nasze, no, o nasz byt powszedni, Panie. Troszczysz się o to, co będziemy jedli, co będziemy przyudziali, Boże, modlisz się o to, gdzie będziemy mieszkali, Boże. Panie, dzięki Ci, Boże, że Ty uczysz nas także zaufania w tej sferze, Boże. Tobie niech będzie chwała i cześć, Panie, a ta kolekta, nasze ofiary, dziesięciny, jałmużna, Panie, niech będzie wyrazem tego, że Ty, że ufamy Tobie, że Ty się zatroszczysz o nasze życie. Także w tym aspekcie chwała i cześć. Amen. Zbierzmy kolektę.
ten sposób. Także oddajmy Panu chwałę, oddajmy Bogu cześć przy tej okazji ogłoszenia o ogłoszenia dotyczące spotkań w tygodniu, grupy domowe, czy spotkanie będą we wtorek u siostry Marii, we wtorek o godzinie 18 i w środę u Irmy o godzinie 18. W czwartek będziemy mieli nabożeństwo, na którym będziemy rozważać, już nie będziemy mieli niestety gości z Białorusi, pojechali dalej do Olsztyna, potem do Grudziądza, w środę już właściwie wracają do siebie. To był dobry czas, myślę, i pierwszy raz mieliśmy ich u nas jako gości, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Wielu z nas skorzystało i chwała Bogu za to. W czwartek za to będziemy mieli rozważania na temat podejścia do Słowa Bożego, pierwszego Kościoła. To znaczy, jak mamy interpretować, jak rozumieć Słowo Boże, jak Kościół w pierwszym, drugim wieku odnosił się do Niego, jak je rozumiał. To jest dosyć ważne z uwagi, znaczy ważne jest, aby to rozumieć, z uwagi na świat, w którym niestety Kościół, w którym jest coraz mniej, znaczy ludzie sobie dobierają autorytet, tak? Autorytety, które im wykładają Słowo Boże. Jak komuś nie pasuje tak, to sobie znajdę nauczyciela, który powie coś takiego. Tu nie pasuje, to poszukam kogoś innego. Ale Biblia mówi, że Pismo nie podlega dowolnemu wykładowi, tak? Dlatego ważne, żebyśmy wiedzieli, jak Słowo Boże przez Kościół zawsze było odczytywane w Kościele. Dlatego gorąco Was zachęcam także do tego, aby uczestniczyć w czwartek w naszym nabożeństwie i w tej formie wykładu. W piątek będziemy mieli grupę domową. W sobotę jeszcze spotkanie młodzieżowe. W niedzielę nabożeństwo. To tyle, jeśli chodzi o spotkania. Marek? Jeszcze chciałem powiedzieć, że te płyty są z fachowego słuchania z gośćmi z Białorusi. Także zapraszam. Jeśli ktoś ma ochotę, nie słuchał. W internecie. Siostra Maria? Tak, mówi ten, przepraszam, ja już jest, biegnę dalej. Dobrze, jest najnowszy numer Ziarna Prawdy, więc jeśli ktoś ma ochotę na ławce pod tablicą ogłoszeń naszą, jest numer, można wziąć 2-3 egzemplarze dla znajomych czy dla przyjaciół, także ludzi poza zborem. I jeszcze jedna sprawa. Jedna zapowiedź pewnego wydarzenia, ale zapowiedź będzie to mały wstęp do tego wydarzenia. Kiedy myślę, bracia i siostry, o ewangelizacji, o dotarciu do ludzi z Ewangelią, to jestem przekonany, że możemy z Ewangelią dotrzeć do ludzi, z którymi mamy relacje. Czas, nie wiem, zaczepiania ludzi na ulicy się już skończył. Inne jest społeczeństwo. Kiedy zaczepiamy ludzi na ulicy, próbujemy im coś powiedzieć, to często wywołuje wrogość, odwrotny skutek. A my nie chcemy jako chrześcijanie wywoływać wrogości, tylko chcemy wywoływać to, żeby ludzie słuchali Ewangelii. Dlatego, żeby dotrzeć dzisiaj do kogoś z Ewangelią, musimy mieć z tą osobą relację. Budować tą relację. I wtedy ktoś daje nam prawo do tego, żeby mówić, żeby słuchać, tak? Dlatego zobaczcie, jak wielu z nas jest dzisiaj w Kościele, dlatego że ktoś nas przyprowadził na jakieś spotkanie, do Kościoła, ktoś nam mówił o Chrystusie, ktoś, kogo chcieliśmy słuchać. Dlatego jako ludzie wierzący musimy budować relacje z ludźmi, którzy są wokół nas, niewierzącymi i głosić im Ewangelię. A Kościół ma stwarzać takie okazje, aby tych ludzi przyciągnąć, przyprowadzić na jakieś wydarzenie. I jako Kościół chcemy to czynić. Robiliśmy różne rzeczy w ostatnich miesiącach, jakieś otwarte akcje czy też projekcje, po to właśnie, czy nabożeństwa, na które zapraszaliśmy z udziałem gości, ludzi z zewnątrz, po to, żeby ludzie mieli okazję usłyszeć Ewangelię, ale żeby ich przyprowadzić, doprowadzić do takiego punktu, że będą otwarci na Ewangelię, musimy mieć z ludźmi relacje. I stąd też taka kolejna akcja, którą chciałbym, żebyśmy w ten sposób potraktowali, to znaczy, żebyśmy pomyśleli o tej akcji jako formie
budowania relacji z ludźmi niewierzącymi, tak? Na którą przyjdą ludzie niewierzący, będziemy budować relacje, będziemy mieli prawo do tego, żeby z nimi rozmawiać, być z nimi. Taki plakacik wczoraj z Michaliną żeśmy przygotowali, nie wiem, możemy go wyświetlić. Słabo chyba widać przez to światło. Ja mam go tutaj w formie takiej wydrukowanej. Chodzi o akcję Sprzątamy cmentarz żydowski. Chcielibyśmy, żeby to nie było zwykłe sprzątanie cmentarza, którym się opiekujemy już od kilku lat, ale chcemy zaprosić do tego sprzątania ludzi z zewnątrz także. Chcemy zaprosić, wywiesić taki plakat w szkołach, nie wiem, na ulicach, tak, w urzędach, gdziekolwiek są ludzie, po to, żeby ludzie razem przyszli, żebyśmy razem z ludźmi z niewierzącymi ze świata mogli zrobić coś dobrego, a przy okazji budować relacje i mówić im o Chrystusie. Więc pomysł na taką akcję. Sprzątamy cmentarz żydowski. Małym tutaj tym pomarańczowym drukiem. Nie ma już ludzi, którzy dawniej grzebali na nim swoich zmarłych. Na szczęście wiemy, że są ludzie często niezwiązani z narodem żydowskim, którym zależy na tym, aby cmentarz ten nie uległ zupełnemu zniszczeniu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Świdwina na wspólne porządkowanie zabytkowego cmentarza żydowskiego na ulicy Dobra Rycerskie w pobliżu jeziora Bukowiec 23 czerwca, to jest sobota, za 2 tygodnie, godzina 16. Zachęcamy do zabrania ze sobą narzędzi ogrodowych. Zadbajmy wspólnie o porządek na grobach naszych żydowskich sąsiadów. W tygodniu takie plakaty wydrukuję na najbliższą niedzielę, będą też do odebrania. Jeśli kogoś będziemy mieli miejsce, gdzie można powiesić taki plakat, to będzie można wziąć. Wydrukujemy też kilkadziesiąt może takich zaproszeń, pomniejszony ten plakat, żeby komuś wręczyć. Ale przede wszystkim zachęcam was, bracia i siostry, do tego, żebyśmy sami mogli tą sobotę przeznaczyć na bycie na cmentarzu. Nawet jeśli nie za wiele tam zrobimy, pograbimy trochę liści, pozbieramy trochę patyków, ogarniemy mech, czy też poustawiamy powywracane części macew, to przede wszystkim chcemy, aby razem z nami były tam także osoby z zewnątrz i mamy nadzieję, że przyjdą, odpowiedzą także na ten apel, na tą akcję, osoby z zewnątrz i poprzez wspólną pracę, wspólne przebywanie, będziemy mogli budować relacje, będziemy mogli rozmawiać, będziemy mogli takich ludzi potem, nie wiem, zaprosić na nabożeństwo chociażby na niedzielę. Musimy budować, jeśli chcemy głosić Ewangelię, jeśli chcemy, żeby Ewangelia docierała do ludzi, to ona może dotrzeć tylko w ten sposób, że będziemy budowali relacje z innymi ludźmi, tak? Budowali relacje, wtedy ludzie otworzą, dadzą nam prawo do tego, żeby mówić im o tym, kim jest dla nas Bóg, kim jest dla nas Chrystus. Nie będą nas traktowali jak intruzów. Więc gorąco zachęcam. Zarezerwujmy ten 23 czerwca. To jest sobota za 2 tygodnie, godzina 16. Gdyby ktoś nie miał jak dojechać, to przed godziną 16 tutaj przy zborze będzie można także jakiś transport, myślę, znaleźć i dotrzeć na cmentarz. To tyle, jeśli chodzi o akcję, o ogłoszenia. Dobrze, w takim razie teraz będziemy czytać Boże Słowo. Ach, właśnie, aż coś wiedziałem, że coś jeszcze, tak, mamy solenizantów, faktycznie, tak, można zawołać. W tym tygodniu urodziny ktoś obchodził, jeśli ktoś obchodził spośród nas, to zapraszam tu na środek. Wiemy natomiast, że na pewno dwóch kawalerów z naszego zboru obchodziło urodziny. Na myśli mam Maćka i Kubę. Powstańmy, bracia i siostry, pobłogosławimy ich, będziemy się modlić o nich. Skończyli, ile wyście chłopcy skończyli lat w końcu? 11, czyli mamy dwóch nowych nastolatków, słuchajcie, w zborze. Niebezpieczny wiek, dlatego tym bardziej trzeba się o nich modlić, błogosławić. Zaczynają rozrabiać, ale chcą służyć Panu Jezusowi na szczęście i to jest coś dobrego. Błogosławmy ich. Panie, dziękujemy Ci za Maćka, dziękujemy Ci za Kubę. Panie, błogosławimy ich, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za ich życie, Panie. Za to, że Ty, Ojcze Niebieski, dałeś im życie, Panie. Dałeś im chrześcijańskie domy,
dałeś im chrześcijańskie środowisko, w którym mogą wzrastać, Panie. Chcemy, aby wzrastali w poznanie łaski Twojej, Panie. Chcemy, aby wzrastali dla Ciebie, Boże, aby coraz bardziej ich życie było przy Tobie, aby coraz bardziej ich życie przylgnęło do Ciebie, Panie. Panie, ja Te dziękuję za ich serca, za ich sumienie, Boże, które Ty kształtujesz, Boże. Panie, za to, że chcą iść za Tobą, Panie, chcą Ciebie kochać, chcą Ciebie naśladować, Panie, chcą być Twymi uczniami. Panie, błogosławimy ich życie. Chroń ich serca, chroń ich umysły, Boże, przed złym światem, przed grzechem, Panie. Chroń, Panie, ich spraw, aby wyrośli na Twoją chwałę, Panie, na mężów Bożych, Panie, których Ty poślesz do tego narodu. Modlę się o nich, Panie, błogosławię ich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa wraz z całym Twoim Kościołem, Jezu Chryste. Amen. Amen. A dzisiaj, bracia i siostry, pozwólcie, że chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jednemu fragmentowi z drugiego listu do Tymoteusza. Będziemy dzisiaj go analizować i wyciągać wnioski dla nas ważne i zastanawiać się nad jedną kluczową kwestią. Drugi list do Tymoteusza. Będziemy czytać trzeci rozdział. Jeśli macie Biblię, to otwórzcie je, bo dzisiaj będziemy patrzeć w ten tekst dosyć intensywnie. Ale wcześniej zastanówmy się jeszcze, zanim dojdziemy do tekstu, do Bożego Słowa, zastanówmy się nad jedną kwestią. Czasami mówimy, znaczy jest taki w kościołach, wśród ludzi wierzących zwrot klucz, który mówi o tym, że świat wchodzi do kościoła. Prawda, że wszyscy słyszeliśmy takie sformułowanie? Świat wchodzi do kościoła. Co mamy na myśli? Kiedy mówimy, czy kiedy ludzie czasami mówią, że świat wchodzi do kościoła. Pamiętam opowiadanie pewnej starszej siostry, to było 20 lat temu, a ta siostra wtedy miała około 80 lat, pochodziła z wierzącej rodziny, z wierzącego domu i opowiadała o tym, jak przed wojną, nie wiem, czy przed drugą, czy czasami nawet nie przed pierwszą, przed wojną kiedyś pracowała w polu przy jakichś sianokosach, to było bardzo dawno temu. I miała wierzących rodziców, i tata był wierzący. I nagle i zaplotła sobie warkocze i na końcu tych warkoczy, wiecie, zawiązała wstążkę. I kiedy ojciec wierzący zobaczył, podszedł z sierpem, złapał za warkocz i nie było warkocza. I ciach. Dlaczego? Dlatego, że na tych włosach była wstążka. Pamiętam opowieści o tym, jak to niektórzy bardzo dawno temu obcinali guziki, ponieważ guziki były światowe w przeciwieństwie do pętelek, tak? Pętelki były dobre i pobożne, a guziki to był wyraz ekstrawagancji, tak? Na który ludzie wierzący nie powinni sobie pozwolić. Co mamy na myśli, mówiąc o świecie dzisiaj? Co mamy na myśli, mówiąc, że to świat wchodzi do kościoła? Co mamy na myśli? To, że siostry, nie wiem, malują swoje twarze, tak? A bracia noszą modne ubrania. To, że chrześcijanie kupują, nie wiem, nowe samochody, albo bracia, no, albo mężczyźni noszą długie włosy. Chrześcijanie, Kościół i chrześcijanie nie mają walczyć z modą, nie wiem, motoryzacją czy postępem technologicznym, ale z grzechem w swoim życiu. Ale z grzechem w swoim życiu. Więcej, mamy się nawet dostosować do świata w tych kwestiach społecznych, które nie są grzechem. Mamy żyć, funkcjonować tak jak ten świat w kwestiach, które nie są grzechem. Paweł mówi, dla Żyda stałem się Żydem. Będę żył jak Żyd. Dla Greka stałem się Grekiem. Będę żył jak Grek. Oczywiście granicą jest tutaj grzech. Granica, której nie możemy przekroczyć, jest grzech. Granicą jest przejmowanie bezbożnego myślenia. Co więc, nie wiem, chrześcijanie, którzy będą walczyć o chrześcijańskie fryzury, czy nie wiem, o chrześcijańskie stroje, cokolwiek to znaczy, a nie będzie im przeszkadzać, nie wiem, zapaść, nie będzie im przeszkadzać zawiść, zapalczywość, obmowa, czy inne
światowe, bezbożne rzeczy, które wchodzą do Kościoła. Jak więc świat wchodzi do Kościoła? Jak więc naprawdę świat wchodzi do Kościoła? O tym jest drugi list do Tymoteusza, 3:1-7. O tym, jak myślenie tego świata, zaczyna, Kościół zaczyna myśleć w ten sposób. Przeczytajmy od 1-7. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Mamy tu opis, bracia i siostry, świata, który wchodzi do Kościoła. Zobaczcie, Paweł ma na myśli, kogo Paweł ma na myśli, wyliczając te wszystkie cechy? Ma na myśli świat, pewne standardy, które funkcjonują w świecie, ale poprzez to, że ludzie się nawracają albo się połowicznie nawracają, wchodzą one także do Kościoła. Mówi apostoł Paweł, zobaczcie, o ludziach, którzy nie wytrzymują próby wiary, tak? Czyli to nie są ludzie niewierzący, to nie jest opis grzechów czy zaniedbań ludzi niewierzących, ale to chodzi o ludzi, którzy są w zborze, ale nie wytrzymują próby wiary, odchodzą od Boga, ale funkcjonują jakiś czas w Kościele. Ludzie, którzy nie uświęcili swojego serca, nie uświęcili swojego życia. Dlaczego, bracia i siostry, przeczytaliśmy tą listę grzechów? Dlaczego tak wielu ludzi w naszych kościołach jest takimi właśnie? Dlaczego tacy często jesteśmy? Ponieważ wywodzimy się z tego świata. Ponieważ wyszliśmy z tego świata. Zobaczcie, narzekamy czasami na polityków. Jak my sobie lubimy ponarzekać, tak? Pooglądamy, przepraszam za wyrażenie, te chamstwo czasami w telewizji, tak? Które uprawiane jest przez ludzi, którzy wydawałoby się są, nie wiem, po studiach wykształceni, powinni coś tam prezentować i się oburzamy, że kradną, że zachowują się w sposób skandaliczny, że kombinują na wszystkim. Jak nie na dietach, to na dojazdach, jak nie na tamtych. I możemy, że zastanawiamy się, jak oni tak mogą. Ale zobaczcie, oni są z nas, tak? Oni wyszli z tego narodu, nie zostali, nie wiem, zesłani z Marsa czy spuszczeni na spadochronach, tak? Nie wiadomo skąd społeczeństwo takie cnotliwe, sprawiedliwe, pobożne, a ta klasa polityczna tylko taka. Nie, oni są z nas. I dokładnie, zobaczcie, tak samo jest z Kościołem. Kościół jest taki, jakie jest społeczeństwo, bo wywodzimy się, bo się nawróciliśmy z tego społeczeństwa. I siłą rzeczy wnosimy myślenie tego społeczeństwa, patrzenie na różne problemy tego społeczeństwa do Kościoła. To jest bezbożność, gdzie tamę powinniśmy postawić jako Kościół. To jest bezbożność na te cechy, nie fryzury, ubiory czy jakieś inne rzeczy, które są nieistotne albo piątorzędowe, na którym się często chrześcijanie skupiają, zatracając to, co najbardziej istotne. I chciałbym, bracia i siostry, dzisiaj, żebyśmy popatrzyli na te cechy. Ale błagam was tylko, bracia i siostry, niech to, co słyszymy, nie pobudza nas do oceniania innych braci wokół siebie. Niech to, co będziemy czytać, to, co będziemy analizować, nie pobudzi nas do oceniania innych wokół siebie. Patrzmy na swoje serce.
Dosyć mam chrześcijan wytykającym innych ich grzechy, którzy jednocześnie są ślepi na to, co sami wyrabiają, na belkę we własnym oku. Uwielbiamy to. Uwielbiamy oceniać krytycznie wszystkich wokół siebie. No tak, Kościół jest zeświadczony, Kościół jest zły, Kościół jest światowy, ale kto jest tym Kościołem? No wszyscy, którzy są wokół mnie oczywiście. Ja oczywiście nie. Gdyby wszyscy byli tacy jak ja, to pewnie byłby raj na ziemi, tak? Uwielbiamy to, ale błagam, nie róbmy tego ze względu na swoje dusze, ze względu na to, do czego nas to doprowadzi, a doprowadzi nas to do zatwardzenia serca i do tego, że będziemy ślepi, całkowicie ślepi na to, co robimy my sami, a nasze serce będzie tylko, nasze oczy będą tylko biegały, patrząc na to, co robią inni, tak? A my mamy mówić o grzechu, ale przede wszystkim o swoim własnym grzechu. Mamy wyznawać swój grzech, mamy wyznawać grzech, ale nie grzech innych, ale swój własny grzech wyznawać, tak? Dlatego błagam was, bracia i siostry, kiedy będziemy czytać ten fragment, jeszcze raz, patrzmy na siebie, nie patrzmy na sąsiada, bez względu na to, kto koło ciebie siedzi, być może ma coś na sumieniu, a powiem ci więcej, na pewno ma coś na sumieniu. Na pewno ma coś na sumieniu. Dlaczego? Dlatego, że każdy ma coś na sumieniu. Dlatego potrzebujemy Chrystusa, obmycia Jego krwią. Patrzmy dzisiaj na siebie. W czwartek mieliśmy nabożeństwo z naszymi gośćmi z Białorusi i wielu z nas pokutowało. Stałem tutaj, modliłem się o niektórych z nas i wielu z nas pokutowało ze swoich grzechów. I to był wspaniały czas pokuty. Ludzie szczerze przynosili swoje grzechy przed krzyż. Nie ma nic bardziej wspaniałego niż widok pokutującego grzesznika. Nie ma nic bardziej wspaniałego niż widok człowieka, który przychodzi do Boga i mówi: Boże, przepraszam Cię za to, za tamto, za to, co zrobiłem. To jest najwspanialszy widok. Ale nie ma też nic bardziej odpychającego niż widok grzesznika, grzesznika, który jest przekonany o swojej wyższości nad innymi. Nie ma też nic bardziej odpychającego niż widok faryzeusza, który dziękuje Bogu, że nie jest taki jak ci grzesznicy. Dlatego patrzmy dzisiaj na to słowo, niech ono będzie jak lustro dla nas, jak lustro, w którym widzimy swoje oblicze. Patrzmy w swoje serce. Popatrzmy na ten fragment. Drugi list do Tymoteusza zaczyna się, ten trzeci wiersz, trzeci rozdział zaczyna się od słów: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Apostoł Paweł mówi, jaka będzie przyszłość Kościoła. Dla Kościoła to nie będzie wspaniała przyszłość. Nastaną trudne czasy. Oznacza to to, że nadejdą dni ciężkie, dni rozpaczliwe. Nie wydaje się, aby wskazywało to na to, że nie wiem, świat się nawróci, tak? Biblia nie uczy nas, że tak się stanie, że świat się nawróci, ale uczy nas, że w dniach ostatecznych dla Kościoła nastaną trudne czasy. W tych kilku wersetach podane jest w sumie 19 cech. Są one wstrętne, ale spójrzmy na nie, gdyż pokazują one duchowy obraz tego, co się dzieje dzisiaj w naszych czasach. Przynajmniej na sekundę się zatrzymajmy nad każdą z tych cech, jeśli czas nam pozwoli. Pierwsza rzecz. Ludzie bowiem będą samolubni. Ludzie będą samolubni. Zgubieni ludzie w kościołach są odbiciem świata, gdyż bardziej kochają siebie niż Chrystusa. Kochają siebie samych tak bardzo, że nie są zainteresowani, aby innym służyć. Tak, żeby iść, przyjść do kogoś, żeby usłużyć komuś Ewangelią, żeby odwiedzić chorego. Pytanie, jakie sobie zadają, to, co ja będę z tego miał. A że za bardzo nie wierzą w Boże Królestwo, to dawanie innym siebie nie jest dla nich atrakcyjne. Dlatego ludzie będą samolubni. Druga rzecz, chciwi. Chciwi oznacza miłujący pieniądze. Cielesna natura człowieka pragnie posiadać dużo pieniędzy, aby móc je wydawać. Dzieje się tak dlatego, że ludzie kochają siebie bardziej niż Chrystusa. Ludzie kochają siebie bardziej, to znowu jest egoizm, tak? Chciwość jest egoizmem. Chciwość jest grzechem przede wszystkim. Ceny w związku z euro, z turniejem Euro 2012, przeczytałem, że ceny kwater na Ukrainie przed euro skoczyło 10-krotnie.
bo ludzie są chciwi po prostu, tak? Coś, co normalnie kosztuje tyle, nagle ludzie chciwi zobaczyli, że można zarobić, wykorzystać kogoś, bo i tak musi przyjechać 10 razy drożej. Chełpliwi. Chełpliwi to greckie słowo, występuje tutaj w tym fragmencie, ale także w Rzymian 1:30, gdzie opisany jest stan pogan. Kiedy słyszymy, co to znaczy chełpliwi? Chełpliwi to chwalący samych siebie, to nakierowani na siebie. Wiecie, czasami jak słyszę świadectwa ludzi, nawrócenia tak zwanego, to są bardziej przechwałki o tym, że taką miałem siłę, żeby się zmienić, niż świadectwo o tym, co Chrystus w moim życiu zrobił. Zwróćmy na to uwagę, jak opowiadamy innym o Chrystusie, żeby nie opowiadać innym o sobie. Nie jesteśmy po to, żeby się chwalić, bo to, co Bóg z nami zrobił, jest tylko i wyłącznie dziełem Jego łaski. Ludzie są pyszni. Pyszni, czyli pełni dumy, a nie pokory. Bluźnierczy. Co to znaczy bluźnierczy? Bez hamulców, bez świętości. Bluźniercze to znaczy bez jakichkolwiek ograniczeń do tego, co święte, dla tego, co przez Boga ustanowione. Ludzie, zobaczcie, dzisiaj mają za nic często Kościół, ciało Chrystusa, Kościół jako ciało Chrystusa. Mówię o ludziach wierzących, ludziach w zborach. Nie wiem, czy wierzących, ale o ludziach w zborach. Mają często za nic. Ciało Chrystusa jest Jego ciałem, które On ustanowił, którego głową jest Chrystus. To Kościół, który wykłada nam Słowo Boże. I dopóki wszystko mi się podoba, jest okej. Okay. Ale gdy Kościół zaczyna nauczać czegoś, czy mówić o czymś, czy wzywać mnie do pokuty, co mi nie pasuje w danym momencie, to nagle człowiek nie ma żadnych skrupułów, aby być bluźnierczy, aby powiedzieć, Kościół mnie nie interesuje. Kościół mnie nie interesuje, zbór mnie nie interesuje. Zbór to nie Chrystus. Tak, ale Chrystus jest głową zboru. Szósta rzecz, która jest wymieniona w tej liście. Rodzicom nieposłuszni. Czy tacy ludzie mogą być poddani Bogu? Nie. Jeśli człowiek nie jest, jeśli dzieci są nieposłuszne swoim rodzicom, to będą buntowały się przeciwko Chrystusowi. To będą buntowały się przeciwko przywództwu w Kościele. Podobnie jak ludzie w świecie, tak? Bo to są wzorce, które bierzemy ze świata i przenosimy do naszego życia. Kolejna cecha. Niewdzięczni. To jest greckie słowo, które możemy znaleźć także w Ewangelii Łukasza 6:35, gdzie Jezus mówi o niewdzięcznych i złych. Co to znaczy niewdzięczni? Bez względu na dobroć, jaka jest im okazana, nigdy nie przejdzie im przez myśl, aby być wdzięcznymi. Ludzie, których, nie wiem, przywoziliśmy do kościoła naszymi samochodami, żywiliśmy, a nawet, nie wiem, zabieraliśmy do naszych domów, zajmowaliśmy się nimi, jak gdyby byli członkami naszej rodziny, potem odchodzą z kościoła bez jednego słowa podziękowania. Byli tak gruboskórni, że nie potrafili odczuć żadnej wdzięczności. Taki jest świat. Tak funkcjonuje świat. Robisz komuś dobrze, sprawiasz, że człowiek jest błogosławiony, ale nie ma wdzięczności. Kolejna cecha. Ludzie będą bezbożni, mówi Paweł. To słowo bezbożny oznacza znieważający. To znaczy taki, który jest w stanie znieważyć. Ich życie jest znieważyć Boga oczywiście, tak? Bezbożni. Po polsku jest bez Boga, ale patrzymy na to słowo oczywiście w kontekście języka greckiego. To znaczy znieważający Boga. Ich życie jest buntem przeciwko Bogu, a mimo to uważają się za chrześcijan. Są ludzie, którym całe ich życie jest jednym wielkim buntem przeciwko temu, co Bóg mówi. Buntują się przeciwko wszelkiemu autorytetowi, buntują się przeciwko Bogu, przeciwko Jego Słowu, ale uważają się za chrześcijan. Ludzie będą bez serca, to znaczy bezlitośni. Bezlitośni. Trzeba być twardym, mówi ten świat. Tak? Świat nas uczy, że trzeba być twardym. A Chrystus mówi, że trzeba być kochającym. Że trzeba być kochającym. Miłość zakłada też sprawiedliwość, ale także łaskę dla pokutujących. Miłość nie znaczy, to nie znaczą, wiecie, flaki z olejem, tak? Peace and love, czy co tam jeszcze, ale to znaczy często sprawiedliwość, ale także łaska dla pokutujących. Ludzie będą nieprzejednani.
Co to znaczy nieprzejednani? To ludzie, którzy nie chcą pogodzić się z innymi. Bez względu na to, jak bardzo będziemy próbowali, nie jesteśmy w stanie ich zadowolić. Nie chcą żyć z innymi w pokoju. Bez względu na to, jak bardzo będziesz próbował się ich zaspokoić, oni zawsze będą ciebie krytykowali. Zawsze będą nieprzejednani po prostu. Ludzie będą przewrotni. Przewrotni albo inne tłumaczenia mówią miotający oszczerstwa. Być przewrotnym to znaczy być kimś zakłamanym, być kimś, kto miota oszczerstwa. Lubią rozsiewać wokół siebie plotki, atakować innych. Smutną rzeczą jest, bracia i siostry, że dostrzegamy to dzisiaj także w Kościele, w takim samym stopniu jak w świecie. Ludzie będą niepowściągliwi. Co to znaczy niepowściągliwi? Inaczej mówiąc, niepohamowani. Niepohamowani. Oznacza to ludzi bez samokontroli, nie kontrolujących samych siebie. Widzimy to cały czas w naszym zwyrodniałym społeczeństwie, że ludzie nie mają żadnej kontroli, muszą dać upust wszystkim swoim rządzom, swojemu nastawieniu, nie wiem, swoim racjom, tak? W Kościele Paweł mówi, że ludzie będą także niepohamowani. Nie będą mieli żadnych hamulców. Najważniejsze będzie urażona moja duma. Najważniejsze będzie moje ja. I nic więcej się nie liczy. Nie ma żadnych hamulców. 13 rzecz, jaka jest tu wymieniona. Ludzie będą okrutni. Okrutni albo inne tłumaczenie mówią dzicy. Dzicy, czyli bez uczuć ludzkich. W naszych czasach na ulicach jest niebezpiecznie już także w ciągu dnia, prawda? Przeczytałem ostatnio, że pewna nastolatka próbowała zabić swoją matkę, dlatego że ta zabroniła jej wyjść z domu. Wyobrażacie sobie? Dostała dziewczyna, nastolatka gdzieś tam w jakimś amerykańskim stanie, dostała szlaban na wyjście z domu, bo coś tam przeskrobała, no, wzięła nóż i próbowała zabić własną matkę. Coś, co do głowy dzisiaj jeszcze mi nawet nie przychodzi, ale zobaczcie, ludzie robią rzeczy takie, o jakich nikt nie słyszał jeszcze 20 lat temu, czy 30 lat temu. Czy ktoś słyszał takie wiadomości 20-30 lat temu? Ludzie będą dzicy, czyli będą bez ludzkich uczuć, jak zwierzęta. Zwierzęta kierowane są tylko instynktem, prawda? Instynkt nimi kieruje. Ludzie tacy będą. 14 wiersz. Nie miłujący tego, co dobre. Nie miłujący tego, co dobre. Dosłownie oznacza to nienawidzących dobra. I widzimy to w świecie. Zobaczcie, dzisiaj w świecie istnieje kult zła. Ludziom się podobają złe rzeczy. Tak? Jest coś, wiadomo, coś jest dobrego, a ludzie to wyśmiewają. Jest kult zła, nie wiem, satanizm, jakieś wynaturzenia, które na podniebiosa wychwalają rzeczy złe, rzeczy okrutne. Problemem jest to, że Paweł mówi, że w czasach ostatecznych ludzie w kościołach tacy będą. Nie miłujący tego, co dobre. Jest coś dobre, to masz to kochać. 15 rzecz, którą jest tutaj wymieniona w tych fragmentach. Ludzie będą zdradzieccy. Nie radzieccy, tylko zdradzieccy, tak? Zdradzieccy, to znaczy ludzie, którym nie można zaufać, zawsze cię zdradzą. Dlaczego? Dlatego, że to jest część ich natury. Są zdrajcami z natury. Zdradzieccy, to znaczy, to nie jest tak, że ktoś jak Piotr w chwilach, wiecie, presja, zaparł się Chrystusa, zdradził Jezusa, bo była presja społeczna, bo nie wiedział, myślał, że to wszystko się skończyło. To był impuls, ale potem pokutował, przepraszał. To jest natura człowieka, bycie zdradzieckim. To jest natura zawsze wykorzystać człowieka dla własnego dobra, tylko dla własnego dobra. Możesz zdradzić wszystkich, byleby twoje było na wierzchu. Kolejna rzecz, 16. Ludzie będą zuchwali. Zuchwali to znaczy lekkomyślni, uparci w dążeniu za tym, co kończy się źle, kierowani pasją. To opis ludzi, którzy działają porywczo i bezmyślnie. Zuchwały. To człowiek, który jest przepełniony wysokim ego, tak? Znaczy jego ego wypełnia całe jego życie. 17 wiersz.
nie wiersz, przepraszam, 17 przymiotnik, który jest tutaj wymieniony. Ludzie będą nadęci. Co to znaczy być nadętym? Jak balon. Nadęty to znaczy zaślepiony własną pychą. Zaślepiony własną pychą. To samo greckie słowo użyte jest w 1 Tymoteusza 6,4. Cytuję. Ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Tam Paweł mówi o człowieku, który jest zarozumiały i choruje na wszczynanie sporów, spieranie się o słowa, z których rodzą się tylko kłopoty. To znaczy nadęci. Kolejna rzecz. Miłujący więcej rozkosze niż Boga. Miłujący więcej rozkosze niż Boga. Ludzie tacy są w tym świecie. Tacy się nawracają. Tacy powinni uświęcać swoje życie. Nigdy wcześniej, co to znaczy miłujący więcej rozkosze niż Boga? Kiedy myślałem o tym, to sobie pomyślałem o tym, że nigdy wcześniej tak wiele pieniędzy nie wydawano na przyjemności. Zobaczcie, ile pieniędzy wydajemy na przyjemności różnego rodzaju. To nie znaczy, że mamy w ogóle nie wydawać. Nie, mamy mieć czas odpoczynku, przyjemności. Ale ile pieniędzy wydajemy na przyjemności? Miliardy wydawane na rozrywkę. Nie mam nic przeciwko mistrzostw Europie, Europy w piłce nożnej, które teraz trwają. Bo te miliony wydane na, nie wiem, na drogi, na stadiony, to tam, że tak powiem, przydadzą nam się te drogi, także po tych mistrzostwach, tak? 4 stadiony na 40-milionowy naród to nie jest tak dużo. Ale wczoraj, jak słuchałem jedną panią poseł, która mówiła, że trzeba będzie kolejne budować stadiony, kolejne, bo dla lekkoatletów, bo przecież lekkoatleci nie mają gdzie biegać, zawody takie nie można, więc trzeba jeszcze z 15 albo z 16 wybudować. To pomyślałem sobie, że coś jest nie tak, tak? Popatrzmy na siebie, bracia i siostry. Popatrzmy na własne życie. Ten fragment tłumaczy, dlaczego w dzisiejszych czasach ludzie spędzają tyle czasu każdego dnia, nie wiem, na grach wideo czy na grach komputerowych. Twierdzą, na meczach akurat 90 minut raz na 4 lata to można spędzić. Ale zobaczcie, na co ludzie dzisiaj spędzają wiele czasu, wiele godzin każdego dnia. Wiele godzin każdego dnia na przyjemnościach. Zamiast na czytaniu Biblii, na modlitwie, miłujemy bardziej rozkosze niż Boga, na rozrywce. Rozrywka w umiarkowanych ilościach nie jest zła, a jest potrzebna człowiekowi. Ale jeśli całe życie staje się rozrywką, to znaczy, że człowiek, jego serce miłuje bardziej rozkosze niż Boga. Kolejna rzecz, którą tutaj znalazłem, 19 cecha. Przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Co to znaczy? To znaczy, że robią coś na pokaz, a nie z powodu prawdziwej pobożności. Ludzie, którym wystarcza samo przychodzenie do kościoła bez poznania Chrystusa. Ludzie, którym wystarcza samo przychodzenie do kościoła bez znajomości Chrystusa. 3:7, 2 Tymoteusza. Paweł mówi, zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Wiecznie się uczą, wiecznie słyszą Ewangelię, wiecznie słuchają dobrych rzeczy, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Możesz im zwiastować Ewangelię aż do utraty tchu, a oni będą usatysfakcjonowani tylko pozorem pobożności. Nie doświadczają jej mocy. Co to znaczy doświadczyć mocy Ewangelii? Doświadczyć mocy Ewangelii to znaczy doświadczyć mocy, która zmienia moje życie, zmienia mój charakter. To znaczy doświadczyć mocy Ewangelii. Moc Boża objawia się nie wtedy, kiedy dzieją się jakieś spektakularne rzeczy, ale kiedy ty się zmieniasz. Tak? To jest największa moc, kiedy twoje serce jest zmienione. Zobaczcie, przeczytaliśmy króciutko, bo aż czas biegnie, 19 cech. Oto obraz naszego pokolenia. To jest obraz tego świata, który jest za oknami. A co jeśli któraś z tych cech
dotyczy Ciebie? A co jeśli któraś z tych cech dotyczy Twojego życia? 2 Tymoteusza 3:13 przeczytajmy wspólnie. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Kiedy ludzie osiągają taki stan, jak przeczytaliśmy teraz w tym fragmencie, to rzadko nawracają się. A może nigdy. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ Bóg dał sobie z nimi spokój. Gdy Bóg rezygnuje z kogoś, to za późno już jest na zbawienie. Gdy człowiek zatwardzi swoje serce i Bóg z kogoś zrezygnuje, to za późno jest już na zbawienie. Jeśli jednak twoje sumienie jest poruszone z powodu grzechu, to jest jeszcze dla ciebie nadzieja. Jeśli zatwardzisz swoje serce, to doprowadzisz do stanu, jak przeczytaliśmy w 13 wierszu, że ludzie źli będą brnąć jeszcze bardziej w zło. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, mówi objawienie Jana. Ale jeśli dzisiaj twoje sumienie jest poruszone z powodu grzechu, to jest jeszcze nadzieja dla ciebie. Jeśli jeszcze dzisiaj twoje sumienie porusza się z powodu twojego grzechu, to znaczy, że jest czas pokuty, jest czas nadziei dla ciebie. Jak możesz dalej żyć, wiedząc, że w każdej chwili możesz trafić do piekła? Jak możemy w tym trwać dzień po dniu? Pamiętam młodego chłopaka z osiedla obok, niedaleko mnie, gdzie się wychowywałem, z którym chodziłem do klasy przez krótki okres, ponieważ wkrótce to był chłopak, który był tak zwanym wiecznym wagarowiczem. To był chłopak, który miał kilkanaście lat, a kradł, pił, wąchał klej, był postrachem okolicy. Spotkałem go potem już po swoim nawróceniu. Nawróciłem się, kiedy miałem 17 lat i zaraz krótko po tym spotkałem go. Zdążył już zaliczyć jakieś zakłady wychowawcze, więzienie i rozmawialiśmy na ulicy i słuchałem go. Próbowałem coś mu tam powiedzieć, ale właściwie nie dało rady nic mu powiedzieć sensownego. Słuchałem tylko tego, co on ma do powiedzenia. I pamiętam, pomyślałem sobie wtedy, nie ma dla tego człowieka żadnej nadziei. Taki stopień degeneracji. Nie ma dla niego żadnej nadziei. Jedyny pożytek, że go znałem, to, że jak wchodziłem na niego na dzielnicę i inni widzieli, że on ze mną rozmawia, a nie mnie bije, to ja mogłem się czuć bezpiecznie wtedy, wiecie. Bo miałem tutaj największego rozrabiakę, znałem na tym osiedlu. I taki był tylko z tego pożytek. Ale pamiętam, rozmawiałem z nim krótko po swoim nawróceniu i pomyślałem, nie ma dla niego żadnej nadziei. 2 miesiące temu pojechałem do zboru baptystów w Koszalinie na zaproszenie z jakimiś wykładami i po spotkaniu podchodzi do mnie człowiek, którego skądś gdzieś widziałem. Podchodzi do mnie i mówi, Adam, pamiętasz mnie? I nagle wszystko wróciło jak film, po prostu. Zobaczyłem tego bandytę przed swoimi oczami, nie wiem, wyższego ode mnie, twarz, która pokazuje, że wiele w życiu przeszedł, i człowieka, który wyciąga do mnie ręce, ale nie, żeby mnie bić, tylko żeby mnie przytulić. I pomyślałem, Bóg naprawdę istnieje. To jest tego dowód. Okazało się, że 3 lata wcześniej Bóg go znalazł gdzieś w Hiszpanii, w więzieniu, nawrócił się. Gdzieś tam z jakimiś terrorystami jeszcze rozrabiał w kraju Basków. I tam go Bóg znalazł, tam Bóg zbawił, przyjechał do Polski na swoją dzielnicę i mówi, dzisiaj ludzie myślą o mnie, że zwariowałem, ale mi to nie przeszkadza. Nawet jeśli dzisiaj jesteś zgubiony, to jest dla ciebie nadzieja.
Nawet jeśli dzisiaj jesteś zgubiony, nawet jeśli dzisiaj widzisz, co w twoim życiu jest, co w twoim sercu się dzieje, to jest dla ciebie nadzieja. Ale tą nadzieją jest Jezus. Zaufaj Jezusowi, a będziesz zbawiony. Zaufaj Chrystusowi, a On da ci moc do tego, żeby zacząć wszystko od nowa, żeby zacząć nowe życie w Jezusie Chrystusie. Nawet jeśli dzisiaj jesteś zgubiony, ale czujesz, że twoje sumienie się porusza, to znaczy, że jest dla ciebie nadzieja. A jeśli jesteś chrześcijaninem i widzisz w tym fragmencie odbicie własnego serca, własnej rzeczy i dostrzegasz to i nie bagatelizujesz tego, to znaczy, że jest czas na to, żeby dzisiaj pokutować, na to, żeby powiedzieć: Boże, nie chcę być jak ten świat, nie chcę wprowadzać świata do Kościoła, nie chcę wprowadzać myślenie tego świata do tego Kościoła. Chcę zostawić to wszystko, co złe, co bezbożne, za drzwiami mojego życia i chcę Twojego panowania, chcę Twojego królowania w moim życiu. Jeśli dostrzegasz, jeśli Twoje sumienie się porusza, dostrzegasz, że nie wszystko jest z Tobą w porządku, że masz rzeczy, które musisz wyznać Bogu, to znaczy, że jest nadzieja, że jest ratunek, to znaczy, że Bóg z Ciebie nie zrezygnował, to znaczy, że Duch Święty działa w Twoim życiu, że pobudza Cię do pokuty, że pokazuje Ci grzech, Twój grzech, Twój grzech, nie mój grzech, nie grzech sąsiada, ale Twój grzech. To znaczy, że jest dla Ciebie nadzieja. Wołajmy do Pana, bracia i siostry. Powstańmy. Aleluja. Panie, do Ciebie przychodzimy. Ojcze niebieski, do Ciebie wołamy. Twego świętego imienia dzisiaj wzywamy, Boże. Panie, dzisiaj oczyszczaj nasze życie. Oczyszczaj nasze serca, Panie. Wołamy do Ciebie, prosząc, Panie, abyś Ty dotknął nas dzisiaj Twoim duchem, Panie. Aby moc Twoja wypełniła nasze życie, Boże. Chcemy doświadczyć Twojej łaski dzisiaj. Chcemy doświadczyć Twojej miłości, Boże. Chcemy doświadczyć Twojego dotyku w naszym życiu. Prosimy Ciebie, Panie, przemieniaj nasze serca. Przemieniaj nasze życie. Halleluja. Panie, dotykaj nas dzisiaj, Boże. Panie, stoimy przed Tobą i chcemy patrzeć we własne życie, Panie, dzisiaj. Stoimy dzisiaj przed Tobą i chcemy patrzeć własne serce. Chcemy patrzeć sami na siebie, Panie. Boże, i chcemy wyznać dzisiaj przed Twoim tronem wszelki grzech. Chcemy wyznać, Boże, Wszechmogący, wszelką zapalczywość, wszelką chełpliwość, pychę, bluźnierstwo, nieposłuszeństwo, niewdzięczność, bezbożność, brak powściągliwości. Chcemy wyznać przed Tobą, Boże, okrucieństwo. Chcemy wyznać zdradziectwo, zuchwalstwo, nadęcie. Panie, chcemy, abyś Ci oczyścił nasze serce. Chcemy wołać do Ciebie, Panie, abyś oczyścił nasze dusze i dał nam siły do tego, żeby żyć tak, jak Ty chcesz, abyśmy żyli, Panie. Żeby żyć dla Ciebie. Halleluja. Halleluja, Panie. Chwała Tobie, Jezu. Panie, dotknij naszych serc teraz. Tobie chwały oddajemy. Śpiewajmy pieśń. Niech Bóg odbierze chwałę i cześć. Jestem taki zwykły człowiek, nic wielkiego ze mnie jest, nigdy też nie. Yeah.